Wróciliśmy do głównego ciągu, bo tu jeszcze widać ślad po odwiercie. Tam byliśmy. Idziemy jeszcze tu głównym ciągiem zobaczyć. Szata naciekowa jest tu piękna. Wielkości stalaktyty. Stalaktyty to jest to coś. Chyba tak. Co? Czy nie? Jak nie, to niech mnie ktoś poprawi. O. Tak się to prezentuje. Tu znowu po odwiertach, tak samo. Sporo miejsc po odwiertach, nawet widać w stopie. Tu tak samo. Ktoś tu rękawiczki nawet zgubił. Widać, że ktoś tu... Coś czasami działa na tym rybisku. Dobrze. Ładnie. Jedno żelazo chyba z manganem wielkie. Superówka. Bardzo ładnie. Teraz uwaga, żeby tego nie uszkodzić. O, tu następny. Widać podesty. Sztolnia jeszcze ciągnie się tam. Oczywiście bez spodni butów to tutaj nie ma co się pchać. No bo tu jest hardkorowo. Trzeba przejść przez wodę. No i takie coś. Gdzie ścieka żelazo prawdopodobnie z manganem. Wyrobisko Fest obniża. Muszę co chwilę kucać, bo nisko się zrobiło tu. Tu jakby ktoś coś dłubał. Albo nie wiem. Dobra.
Gdzie się znowu spore ilości. Uuu, a tu jak ładnie. Proszę. Spore ilości żelaza z manganem. Prawdopodobnie. Piękne miejsce. Podobne w kopalni Augusta też tak jest. Gdzieniegdzie w kamienkach. Z tego co słyszałem, jeszcze nie byłem. Już chyba widać przódek głównego ciągu sztolni. O właśnie. Tak się prezentuje przodek. Oho. No na czym stanąłem. Dobre. Alien chyba się odzywał, bo go nadep. Dobra, ale tak się prezentuje przodek. Ciągu głównego sztolni Diderybruder w Przecznicy. Idziemy stamtąd. A jeszcze musiałem włączyć nagrywanie w drodze powrotnej i zakończymy tam na rozwidleniu, bo jest przepięknie. Mało kto tu dociera chyba. Tu by mi się przydał przewodnik, który mnie ostatnio prowadzał po kopalni pod górze w Kowarach. Pan Marcin bardzo fajnie wykonuje swoją pracę. Zna się tam bardzo dobrze.
na wszystkim. Ładnie opowiadał o minerałach i o całej kopalni ogólnie. Historię. Teraz by mi się tu przydał, by mi tu trochę opowiedział, jak tu się znajduje. Dokładnie. Pozdrowienia dla Marcina, przewodnika z kopalni Podgórze. I też polecam się tam wybrać. Ja byłem na trasie ekstremalnej. Wszystkiego oczywiście nie zwiedziłem i jeszcze mam zamiar tam wrócić. Przynajmniej ze dwa razy. I w tym miejscu właśnie sporo ocieków się wytwarza żelazowo-manganowych. Jesteśmy na tym rozwidleniu. Stamtąd idziemy główny ciąg sztolni. Tam byliśmy, gdzie te podpórki pod stropem drewniane. Tu główny ciąg sztolni. Dobra, no i to jest ta krótka noga. Także jeszcze raz pozdrowienia ze sztolni Didra i Bruder, kopalni rud cyny kobaltu. Prawdopodobnie od XVI wieku ona działała z małymi przerwami w któryś tam latach. Pozdro jeszcze raz.